Sandra, spotykamy się na finale The Voice of Poland. Przykro, że Wiktor odpadł? Tak, jestem bardzo zawiedziona, nieszczęśliwa i zła. I nie tego się spodziewałam. Rozumiem, że też jemu kibicowałaś. Tak, jak najbardziej oczywiście kibicowałam. Wiktorowi jest w drużynie mojego chłopaka, ale Alka, i od samego początku, od momentu blindów wiedziałam, że Wiktor ma po prostu coś w sobie, co jest gotowy na scenę. Głos, to jak się czuje na scenie, wizualnie po prostu wiem, że i tak zrobi ogromną karierę. Bo to nie jest twój pierwszy raz, kiedy jesteś tu w programie. Z tą edycją jesteś, prawda, zżyta siłą rzeczy. To jest moja pierwsza edycja, której tak bardzo kibicuję osobiście. Wcześniej jakby nie oglądałam żadnych odcinków Voice'a. Tą oglądam od samego początku. Tak, jestem bardzo zżyta, bardzo przeżywałam każdy odcinek i no gdzieś przeżywałam to. Więc to było dla ciebie oczywiste, że pójdziesz na finał i też wspierać ukochanego, i co, zaraz będzie impreza, idziecie w miasto? No nie w miasto, ale idziemy jakby świętować mimo wszystko, ponieważ myślę, że Wiktor pokazał to, na co go stać, i dla nas wygrał. A poza Wiktorem, kto ci się jeszcze podobał? Marta.